Dzień dobry, dzień dobry. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Mam nadzieję, że panie się już połączą i włączą. Dzień dobry. Słychać dzień dobry. Nas? Widać, słychać. Proszę napisać nam na czacie, czy nas widać i czy nas słychać. Jest ok, pisze pani Patrycja. Super. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie w ramach cyklu naszego u domowych. Dzisiaj będziemy rozmawiać na live o problemach nastolatków, o problemach naszych dzieci, a inspiracją do tego spotkania była książka, której tutaj współautorkami są dr Agnieszka Dąbrowska i dr Marta Niedźwiecka. To jest książka Nastolatki na krawędzi, czego nie wiecie o problemach swoich córek. Będziemy mówić o nastolatkach w ogóle, ale te córki są, myślę, tutaj też dlatego, że to też w większości dziewcząt dotykają te problemy, o których dzisiaj będziemy rozmawiały. Ja nas przełączę, żeby nas było troszeczkę lepiej widać. Jesteśmy teraz w większym kadrze. Ja nazywam się Monika Kamińska-Wcisło, na co dzień pracuję w Centrum Nauczania Domowego. Chciałabym pokrótce przedstawić moje wspaniałe gościnie dzisiaj. Doktor Agnieszka Dąbrowska, lekarz, psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych u dzieci i młodzieży oraz pacjentów dorosłych. Zajmuje się leczeniem depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania ADHD. Druga pani doktor wspaniała z nami, doktor Marta Niedźwiecka, również lekarz. Dzień dobry, serdecznie witam. Psychoterapeutka, specjalistka psychiatrii, również dzieci i młodzieży. Obie z panią Agnieszką założyły fundację. Fundacja Ośrodek Relacje na rzecz rozwoju psychiatrii dziecięcej. Bardzo serdecznie witam, drogie gościnie. Dzisiaj będziemy rozmawiały właśnie o tych naszych nastolatkach. I moje pierwsze pytanie do pań, czy chciałyby pani jeszcze coś dodać do tego, co powiedziałam o paniach, czym się panie zajmują? Może jeszcze jakiś niedosyt tutaj pozostał i może panie chciałyby coś dodać o sobie? No, wydaje nam się, że takie najważniejsze rzeczy pani powiedziała. No, my mamy dosyć duże doświadczenie w pracy z pacjentami, zarówno dorosłymi, jak i dziecięco-młodzieżowymi. Też no, obie pracowałyśmy w oddziałach psychiatrycznych, więc mamy do czynienia i z młodzieżą, która no ma trochę może mniejsze problemy, która takiej hospitalizacji nie wymaga, ale też z tymi dziećmi, które naprawdę chorują. Moje pierwsze pytanie do pani to jest, dlaczego nam rodzicom tak trudno czasem wejść do tego świata nastolatka i się z nim porozumieć, się z nim po prostu dogadać? Znaczy, może tak, zacznę od tego, żeby tak trochę pocieszyć, że to nie jest coś nowego. To nie jest tak, że nagle w tych czasach mamy takie trudne czasy i nie możemy porozumieć się z nastolatkiem. No, tak było zawsze tak naprawdę. Tak, i analiza jakiejś i literatury, i dzieł filozoficznych pokazuje, że właściwie od wieków dorośli mieli problem, żeby z nastolatkiem się dogadać. No i jest kłopot z tym, żeby jakby połączyć ten świat nastoletni i świat dorosłych. Ja tylko zapytam, czy nas słychać dobrze, bo nam się tam na przykład pani zawiesza co chwilkę i nie wiem, czy to połączenie... Ja panie słyszę doskonale, tutaj pani Elżbieta pisze, że tak, pani Kinga pisze, że tak i pani Patrycja pisze, że tak, więc dobrze, myślę, że jest dobrze. Nie będę przejmować tym, że się czasami obraz zawiesza. I to trudność w dotarciu do świata nastolatka wynika przede wszystkim z tego, że jest nam bardzo trudno zrozumieć punkt widzenia i sposób myślenia naszych nastoletnich dzieci. To niezrozumienie wynika z kilku rzeczy. Wynika z tego, że jednak zupełnie mamy inne możliwości myślenia, ogarniania sytuacji, rozumienia różnych sytuacji społecznych. Wynika to zarówno z takiej biologicznych uwarunkowań. Musimy o tym wiedzieć, że mózg nastolatka wygląda i funkcjonuje jednak inaczej niż mózg dojrzałego dorosłego, zaznaczę, że dojrzałego. I też jednak my dorośli patrzymy na różne sytuacje społeczne, różne wydarzenia z perspektywy jednak naszej przeszłości i naszych doświadczeń. Nasze nastolatki jeszcze tych doświadczeń nie mają przeszłości, przed nimi dopiero przyszłość i dlatego trudno te światy dwa spotkać często. No, tak jak
dorosłemu trudno jest wejść w buty nastolatka i zrozumieć, co nastolatek przeżywa, tak też pamiętajmy o tym, że dziecku też jest trudno zrozumieć naszą perspektywę. No i rodzi się swego rodzaju konflikt, swego rodzaju napięcie, które oczywiście no, jest niezbędne w pewnym sensie do tego, żeby w ogóle rozwój następował, żeby następował rozwój nastolatka, żeby rozwój społeczeństwa następował. No ale to napięcie nie powinno być ani zbyt duże, bo wtedy rodzi się naprawdę konflikt, wtedy się rodzi destrukcja i wtedy no, często dochodzi do przerwania więzi między dorosłym a nastolatkiem. No ale też tego napięcia nie da się w zupełności uniknąć, no bo jeżeli nie będzie, to właśnie nie będzie rozwoju i będzie swego rodzaju stagnacja. A czy to nie jest trochę tak, że, przepraszam, że przerwam, że my jako dorośli no trochę bardziej powinniśmy rozumieć, bo byliśmy sami nastolatkami, gdzieś mamy to za sobą. Czy my z kolei przestajemy pamiętać, jakby ta część zostaje zatarta? Jak to się dzieje, że to przez co przeszliśmy, powinniśmy patrzeć na nasze dzieci trochę też jakby z tej perspektywy powinno zostać? No, oczywiście, że tak. No, my już mamy to doświadczenie bycia nastolatkami, tylko niestety jest tak, że jak zostajemy się dorosłymi i nasz mózg się zmienia, to też tracimy możliwość myślenia jak nastolatek. Więc my, to co my możemy robić i oczywiście ja się z Panią zgadzam, że to dorośli powinni rozumieć, powinni starać się zrozumieć świat nastolatka, ale zrozumieć bardziej przez zdobywanie wiedzy, przez naukę, uczenie się tego, jak funkcjonuje nastolatek, jak funkcjonuje jego mózg, a nie przez przypominanie sobie, bo naprawdę tego się po prostu nie pamięta. Też to jest bardzo trudny czas w życiu człowieka, okres nastoletni. Czasami można się nawet zastanawiać, jak to się dzieje, że no jednak większość populacji przeżywa ten okres, bo on jest naprawdę bardzo trudny. Więc też no nie bardzo my mamy taką skłonność do tego, żeby wracać do tych uczuć, emocji, prawda, do tych no, często bardzo trudnych doświadczeń nastoletnich. No i gdzieś ta perspektywa dorosłego jest nam zdecydowanie bliższa. To jest tak, no, my tego nie pamiętamy, ale możemy sobie przypomnieć poprzez zdobywanie wiedzy, jak funkcjonuje nastolatek, jak funkcjonuje jego mózg, do czego on jest zdolny, czego on absolutnie nie jest w stanie zrobić, no i próbować rozumieć. Powiem szczerze, że jedno z zagadnień zwróciło moją uwagę i takie, miałam takie zderzenie. To było zagadnienie dotyczące tego, że my rodzice, my dorośli w ogóle naobiecywaliśmy coś tym naszym nastolatkom, tym nastolatkom w ogóle, ale też dziewczynom nastolatkom i że trochę jakby w takiej bańce ich zamknęliśmy, takiej trochę iluzorycznej, takiej rzeczywistości nierealnej. Jak to jest? Czego myśmy naobiecywali tym dzieciom? No, ja myślę, że w ogóle współczesny świat bardzo, bardzo dużo oferuje i to jest zarówno zasób, jak i kłopot. Dajemy taki komunikat naszym dzieciom, że one w zasadzie mogą sięgnąć po wszystko i że jak się będą wystarczająco starać, to w zasadzie mogą wszystko. I te możliwości naprawdę są też dużo większe niż w jedno czy dwa pokolenia wcześniej, co też jakby w nas wywołuje, w nas dorosłych też trochę taką zachłanność, że myśmy bardzo, bardzo wielu tych możliwości nie mieli i tak to się cieszymy, prawda, i też tak jakby no, zachwycamy tym, że te nasze dzieci to mogą osiągnąć, czy mogą po to sięgnąć, ale jest to pewna iluzja, bo no, my wszystkiego nie jesteśmy w stanie. Doba ma 24 godziny i nie jesteśmy w stanie jakby angażować się w bardzo dużo rzeczy naraz, nie jesteśmy w stanie jednocześnie robić różnych rzeczy i z jednej strony jest ten przekaz, który im dziecko jest mniejsze, tym jeszcze to jest łatwiejsze, bo można chodzić na różne zajęcia, można sobie marzyć i fantazjować o tym, że można być kim się chce, ale potem właśnie w tym okresie nastoletności no, jest to zderzenie z rzeczywistością. To znaczy, że szczególnie to widzimy u takich dzieci, które mają duży potencjał, mają duże zdolności, no, w zasadzie można powiedzieć w wielu obszarach czy w wielu rzeczach są bardzo dobre, że one w tym okresie nastoletności stają przed wyborem, to znaczy one muszą dokonać jakiegoś wyboru i no, jak wybiorą jedną czy dwie drogi, to czterech innych nie wybierają. I często jak my w gabinecie pracujemy z młodzieżą i ci młodzi ludzie, którzy
patrząc z zewnątrz, czy tak z pozoru, wydawałoby się, że właśnie mają wszystko, mają mnóstwo. Halo, halo, czy mnie panie słyszą? Halo, halo, pani Martu, pani Agnieszko, czy coś się tutaj wydarzyło? O, zniknęły panie, czy mnie widać? Czy mnie widać? Mam nadzieję, że za chwilkę panie dołączą. Panią, tak, panią widać. To dobrze, że mnie widać. Mam nadzieję, że dołączą panie doktor za chwilkę do nas. Może coś po prostu z połączeniem się im przytrafiło. W międzyczasie tak, ja pokażę książkę. Książka nazywa się Nastolatki na krawędzi. Czego nie wiecie o problemach swoich córek. Panie nam tutaj w międzyczasie wróciły. Nie wiemy, dlaczego nas tak wyrzuca. No, wydawało nam się, że mamy dobry internet, ale... Złośliwość rzeczy. To proszę się nie przejmować. Będziemy wracać. Tak, żyjemy w tej dobie, że w zasadzie wszystko jest dostępne, a jak przychodzi co do czego, to właśnie tak się czasami dzieje. Więc skończyłyśmy na tym, że naobiecywaliśmy, my mamy, my ojcowie dorośli tym dzieciom rzeczy trochę nierealne. To znaczy, to nawet nie są nierealne rzeczy, tylko tego jest po prostu za dużo. To znaczy, mnogość tych możliwości i tych opcji sprawia, że po pierwsze dzieci się też zaczynają gubić. To znaczy, mają takie poczucie, że mogą, ale że też powinny bardzo dużo i powinny z bardzo wielu różnych rzeczy korzystać. No a też przychodzi taki moment, to jest ten moment właśnie no, w dojrzewania, kiedy one muszą podjąć decyzję, kiedy one muszą jakąś drogą iść, tak? Kiedy muszą wybrać rozszerzenia na maturę, kiedy muszą wybrać jakiś kierunek studiów, czy jakiś kierunek zawodowy i wtedy się okazuje, że kiedy mają tak bardzo wiele różnych opcji, to ten wybór przede wszystkim dla wielu z nich wiąże się ze stratą. To znaczy trudno jest się cieszyć z tego, co wybieram, bo jednocześnie nie wybieram wielu innych rzeczy i jakby no tak trochę nad tym płaczę i trochę nad tym muszę przejść ten proces żałoby nad tym, czego ja nie mogę mieć. To widać szczególnie u dzieci, które albo są jakby bardzo zdolne, które no nie mają problemów z nauką, które sobie z wieloma rzeczami radzą, albo u dzieci, których rodzice też jakby no, oferują bardzo, bardzo dużo i no, zwykle to jest jakby w dobrej wierze i z taką troską i z takim myśleniem jakby o dobrej przyszłości swojego dziecka. Ale w tym jest też taka iluzja, że naprawdę po to wszystko można sięgnąć i że to nie stoi ze sobą w konflikcie, tak? Że można i zrobić bardzo dużą karierę i jednocześnie mieć udany związek, jednocześnie mieć troje dzieci, prawda? Jakby i mieć czas na odpoczynek. No, to się nie ze sobą nie. No. Trochę się wyklucza. I ten moment, kiedy ci nasi nastolatkowie wchodzą w ten czas, kiedy zaczynają to widzieć, kiedy zaczynają widzieć, że są zmęczeni, że nie dają rady, że nie można być ze wszystkiego dobrym, że nie można sobie ze wszystkim świetnie radzić, to jest często czas, kiedy oni są przygnębieni i kiedy no, pojawiają się też czasami objawy depresyjne, no bo oni właśnie jakby widzą, że to jest niemożliwe, ale oni często nie wiedzą, że to jest po prostu obiektywnie niemożliwe, tylko pierwsze, co się pojawia, to takie poczucie, że im nie wychodzi, że oni nie potrafią, że oni jakby, że im to się nie udaje. Więc tu jest ta taka iluzja. A jeszcze no, większy problem się pojawia wtedy, kiedy my rodzice no, takie mamy rozczarowanie, nie? Że dziecko ma tyle, a no, jednak nie wiem, nie radzi sobie, czy nie jest zadowolone, czy właśnie nie korzysta z tego wszystkiego, co my mu dajemy. No i to jakby pogłębia jeszcze to niezrozumienie, ten konflikt, prawda? I poczucie dziecka, że no coś ze mną jest nie tak, tak? No bo... Ja bym to teraz odwróciła i zadała pytanie, czy my jesteśmy w stanie, skoro jest wszystkiego tak strasznie dużo i tego jakby nie ograniczymy, bo nie żyjemy w swoich jakby czasach, kiedy my byliśmy nastolatkami, tylko to wszystko poszło do przodu i te dzieci mają i będą miały pewnie jeszcze więcej. Czy my jesteśmy w stanie... tak poprowadzić gdzieś to swoje rodzicielstwo, żeby one były
szczęśliwe i umiały dokonywać tych wyborów i nie czuły tej presji? No przede wszystkim musimy pozwolić dzieciom na dokonywanie ich własnych wyborów, bo no to jest tak, no, że rolą rodzica jest pokazanie dziecku różnych możliwości, no ale pokazanie i troszkę się wycofanie z tego, prawda? I patrzenie, tak? Co dziecko z tym robi. No i w pewnym momencie odpowiednie wsparcie w tym, żeby przy jakimś wyborze pozostać, no bo też jest, bardzo często jest tak, że dzieci w okresie no, w ogóle całego swojego wzrastania różne rzeczy się podejmują i no nie wiem, zaczynają grać na instrumencie, nie wiem, zaczynają uczyć się chińskiego, no i chwilę to robią, a potem zaczynają się z tego wycofywać. No i dla nas rodziców jest to od razu, bardzo często zaczynamy myśleć o tym, że Boże, to nasze dziecko jest takie niekonsekwentne, no nie umie słomiany zapał. Słomiany zapał. Dajemy temu negatywne znaczenie. A dla dziecka to może być po prostu, no tak, no ja zmieniłem zainteresowania. Teraz interesuje mnie co innego, prawda? Co innego jest dla mnie przyjemne. Więc no rodzice, my musimy też myśleć o tym, żeby nie nadawać negatywnych znaczeń no, różnym wyborom naszych dzieci. No a też mi się wydaje, że jest tak, że my na tym wcześniejszym etapie też musimy naszym dzieciom pomóc radzić sobie z porażkami. To znaczy z taką frustracją, że coś nie wychodzi, albo z taką frustracją, że ja nie mogę czegoś, tak? Że to, z czym mamy kłopot, to jest no, też w tym wcześniejszym etapie. To znaczy na jakim? Wcześniejszy, to znaczy no, o jakim tak, wieku mówimy? Ja mówię o takim wieku, że mamy dwulatka, trzylatka, sześciolatka, okay. Dwunastolatka. To znaczy, że mamy taki kłopot, żeby postawić granice często dziecku, żeby sfrustrować, żeby jakby no nie dać tego wszystkiego, czego ono chce, nawet jeżeli możemy to wszystko dać. Bo tylko w ten sposób możemy dziecko radzenia sobie z tym, że ja chcę, a nie dostaję, albo chcę, ale nie mogę i jest mi z tym źle, jest mi smutno, mam poczucie, że no, nie wyszło mi. To ten czas taki w dzieciństwa to jest przygotowanie no, do tego wszystkiego, z czym nas konfrontuje potem właśnie ten okres nastoletni, który znów przygotowuje do dorosłości, która no, w wielu aspektach jest frustrująca i różne rzeczy, które się dzieją i sytuacje no, raczej nas konfrontują z bezradnością i z tym, że na wiele rzeczy wpływu nie mamy. Więc mi się wydaje, że z jednej strony to jest pozwolenie dziecku na testowanie i na sprawdzanie różnych rzeczy i właśnie na tak na tą zmienność, tak? Mało jest dzieci, które od bardzo wczesnego etapu się czymś fascynują, a potem konsekwentnie naprawdę to robią. To jest naprawdę bardzo, bardzo mały procent. Z jednej strony pozwolić testować, ale z drugiej strony no też jakby rozsądnie te granice stawiać i wspierać w tym, kiedy dziecku jest trudno, kiedy jest smutno, kiedy jest przykro, kiedy jest rozczarowane. A kiedy właśnie, kiedy jest smutno i kiedy to smutno może się przerodzić w coś więcej? Jak być czujnym, jak gdzieś tego nie przegapić, będąc rodzicem, opiekunem? No najłatwiej mają rodzice, którzy mają dobry kontakt z dzieckiem, bo no jednak to nie jest tak, że nagle dziecko tak nagle pojawia się... Dnia na dzień, tak? Dnia na dzień pojawia się jako nastolatek w ogóle, że to jest nagle nastolatka. No nie, to nastolatek był jeszcze niedawno, prawda, dzieckiem wczesnoszkolnym, dzieckiem w wieku przedszkolnym i niemowlęciem. I no bardzo dużo zależy od tej relacji i tego, czy my znamy swoje dziecko. Bo tak naprawdę jest tak, że jeżeli rodzic zna swoje dziecko, ma z nim kontakt i widzi je na różnych etapach życia, no to też jest w stanie wyczuć, kiedy z dzieckiem dzieje się coś niedobrego. Oczywiście on no może nie wiedzieć, czy to jest już coś chorobowego, czy to jest coś, co jest no jakąś normą, prawda? Ale no widzi jakąś zmianę w dziecku i zaczyna być bardziej czujny i zaczyna się bardziej przyglądać. Jeżeli w ogóle tak myśleć o tym, co może być takim sygnałem ostrzegawczym, prawda, że coś się z dzieckiem dzieje złego, no nie wiem, jeżeli myślimy o jakichś objawach depresyjnych, no tak. To też musimy o tym pamiętać, że taki zły nastrój no, towarzyszy nam wszystkim. Dorośli też mają złe nastroje i nie da się być ciągle szczęśliwym, nie da się przeżyć życia nie mając kryzysów. No a tym bardziej w wieku nastoletnim, kiedy taki w ogóle objawy depresyjne, czy taki no, depresyjne nie w sensie choroby, ale obniżonego nastroju, czy zmienności nastroju, one są wpisane w wiek nastoletni. Właściwie no, nie ma nastolatków, nie ma ludzi, którzy jak w wieku nastoletnim no, nie przeżyli okresów obniżonego nastroju. No, to, co nas może zaniepokoić i powinno zaniepokoić, to, że to nie jest nawet zmienność, tylko no,
zaczyna dziać się tak, że tego ten nastrój zły, smutek, przygnębienie, izolowanie się dziecka rozszerza się, tak? I to właściwie jak patrzymy na tak na cały tydzień, to przez większość dni i przez większość dnia i tego tygodnia no dziecko było smutne, izolowało się, zamykało się w pokoju, porzuciło czy ma taką skłonność do porzucania rzeczy, które do tej pory było dla niego przyjemnością, prawda? Zaczyna izolować się troszkę od życia społecznego, jest cały czas zmęczone, nie wiem, ma problemy ze snem. W depresji takim charakterystycznym problemem ze snem to nawet nie jest to, że dziecko ma problem z zaśnięciem, bo nastolatki w ogóle mają problemy z zasypianiem wczesnym, no ale to jest taka bezsenność polegająca głównie na wybudzaniu się w nocy i wybudzaniu się wcześnie rano. Jeżeli dziecko ma problemy z jedzeniem, widzimy, że chudnie, prawda? No to są zawsze takie symptomy, które powodują, że powinna nam się zapalić jakaś taka ostrzegawcza lampka, no i powinniśmy się bliżej dziecku przyjrzeć, a najlepiej by było po prostu z nim rozmawiać. Czyli uważność taka, po prostu tak. Uważność na uważność na dziecko i czas, prawda? No bo też to, co jest problemem, tak przynajmniej jak sobie myślę o moich pacjentach, no to często problemem jest to, że no dorośli nie mają czasu. I tak jak ja często zadaję takie pytanie rodzicom, czy dzieciom, prawda, czy na przykład, nie wiem, jedzą razem posiłki. No okazuje się, że każdy je posiłek w innym czasie, w swoim pokoju, no a posiłek mógłby być takim miejscem i czasem, żeby się temu dziecku przyjrzeć, no bo wiemy przecież, że nastolatek, zdrowy nastolatek będzie się zamykał w pokoju. Znaczy przychodzi taki moment, no, że dziecko zamyka drzwi i możemy go przez cały dzień nie widzieć, prawda, no ale to od dorosłego, to dorosły jest odpowiedzialny za to, żeby ten kontakt utrzymać i żeby no móc to swoje dziecko widzieć i nie tracić z nim relacji. Co też mi się wydaje ważne, to no, taka uważność na to funkcjonowanie też poza domem, znaczy też takie informacje, które płyną z zewnątrz, bo jednak gro czasu nastolatek spędza w szkole, wśród nauczycieli, pedagogów i nie chcę powiedzieć, że oceny są jakoś istotne, bo jestem bardzo od tego daleka, że oceny jakkolwiek tutaj świadczą o dziecku, czy mają jakieś duże znaczenie, ale jeżeli my widzimy, że te osiągnięcia szkolne spadają, to znaczy, że dziecko zaczyna gorzej funkcjonować, że zaczynają się nieobecności, że ewidentnie widać, że coś się zaczyna niepokojącego dziać, to jest ważny moment, żeby się zatrzymać i nawet nie oczekiwać, bo to często jest tak, że rodzice wtedy tak podkręcają śrubę i mówią, no dobra, opuściłeś się w nauce, no to musisz teraz wziąć garść. Wtedy te oceny mówią nam, coś się dzieje z twoją głową, że nie jesteś w stanie tak się uczyć, tak pamiętać, tak się koncentrować, coś się dzieje z twoimi tak zwanymi funkcjami poznawczymi. I wtedy to jest dobry moment, żeby usiąść i się zastanowić, dlaczego tak jest. Czy dziecko, nie wiem, może jest tak, że się zakochało i po prostu się mniej przykłada i po prostu się mniej przejmuje, ale może jest tak, że ono dalej się przejmuje i dalej mu zależy, ale mu nie wychodzi, bo jest gorsza koncentracja, gorsza pamięć i te funkcje poznawcze będą spadały, będą gorsze też wtedy, kiedy zaczynają się objawy depresyjne. To jest też takie ważne, wydaje mi się, różnicowanie w obserwowaniu naszego dziecka. Właśnie no nie upominanie, masz złe oceny, musisz je poprawić, tylko zastanówmy się, co się i dlaczego one są złe, one są sygnałem tego, że coś się dzieje niepokojącego. A jeśli ten nastolatek nie chce rozmawiać? Nie mówimy o takiej sytuacji, kiedy nastolatek idzie, prawda, kończy szkołę podstawową i przechodzi do liceum, no wtedy nie martwimy się tym, że spadają mu oceny, bo one zawsze spadną. Naturalnie jakby to idzie w dół. Tak, jeżeli dziecko nie chce rozmawiać, no to się często zdarza, bo nastolatki generalnie mają takie poczucie, że rodzice nic tak nie zrozumieją, a też mają tak biologicznie uwarunkowaną takie myślenie, że generalnie świat jest przeciwko nim, prawda? I że cokolwiek one by nie powiedziały, nie zrobiły, to i tak nie zostaną zrozumiane, a jeszcze to się przeciwko nim obróci. No ale to już znowuż wracamy jakby do początku, to znaczy jak rodzic miał dobry kontakt z dzieckiem, to się tak naprawdę tak no nie da tego uciąć, to znaczy oczywiście to dziecko nigdy nie będzie rozmawiało z rodzicem, jeżeli rodzic wejdzie do pokoju raz na jakiś czas i powie, słuchaj, no co u ciebie słychać, no czy ty się dobrze czujesz, a dlaczego jesteś taki smutny, a dlaczego nie wychodzisz z pokoju, a dlaczego masz... Rozmowa jak przesłuchanie troszkę. Tak, to mamy taką tendencję do tego, prawda, ale no ja zachęcam zawsze rodziców do tego, żeby się zastanowili, co mogą z dzieckiem zrobić.
To nie musi być rozmowa i wypytywanie, to może być wspólna aktywność i spędzenie czasu wokół tej jakiejś jednej aktywności, która może być dla rodzica jakimś rodzajem przyjemności, no a dla dziecka, no jeżeli nawet nie będzie przyjemnością, to będzie do zaakceptowania, prawda? Taki rodzaj spędzenia czasu z rodzicem. No i ta rozmowa, ona może wyjść naturalnie, a też my nie musimy wszystkiego wiedzieć o naszych dzieciach. To też jest iluzja, my nie będziemy wszystkiego chyba o naszych... nawet nie powinniśmy, tak myślę. Tak, nie powinniśmy, tak. No na pewno nie powinniśmy czytać ich pamiętników i przeglądać ich... ich biurek, telefonów, bo czasami znajdziemy coś, z czym nie będziemy wiedzieć, co zrobić, prawda? Także no to tego nie robimy, ale no jeżeli my zaaranżujemy jakąś taką bezpieczną sytuację, to myślę, że naprawdę jesteśmy się w stanie dużo dowiedzieć. No a też jest tak, że no jednak za tą komunikację z dzieckiem w dużej mierze jednak odpowiada dorosły. I jeżeli ta komunikacja nie wychodzi, to warto jednak się zastanowić, czy no nie jest to taką konsekwencją pewnego wzorca, który był wcześniej, że jednak zwykle jak było dobrze, to nie zwracaliśmy na to uwagi, ale się uruchamialiśmy i zwracaliśmy uwagę, jak coś się psuło, jak było coś nie tak, jak było coś źle zrobione albo nie zrobione. I z jednej strony jest to takie nastawienie tak zwane ksobne nastolatka, zresztą to ewolucyjnie uwarunkowane, że jakby no raczej wyczuwamy w tym wieku więcej zagrożeń niż takich sytuacji bezpiecznych, ale z drugiej strony to może być też związane z takim naszym codziennym doświadczeniem, że zwykle tak bywało, że jak rodzic się interesował i wkraczał w coś, to jednak to było coś źle. Pretensją, że to jednak coś źle zrobiłeś, tak? Takiej dobrej codzienności, ta dobra codzienność nie była komentowana i nie była zauważana. No, to też jest oczywiste i naturalne. Wszyscy jesteśmy ludźmi w swoich procesach zawodowych, osobistych i tak dalej, ale wtedy, kiedy się ta komunikacja psuje, to warto zrobić krok wstecz i się zastanowić, czy rzeczywiście ja z tyłu głowy jednak nie mam pretensji i pewnego rozczarowania do tego nastolatka, bo dziecko będzie reagowało zawsze na ten komunikat prawdziwy, nie na werbalny komunikat, tylko na to, co jest pod spodem i na te emocje. To często słyszymy, my mówimy spokojnym głosem do dziecka, a ono mówi, dlaczego na mnie krzyczysz? I ono nie reaguje na nasz tembr głosu, tylko na to, że w nas jest dużo złości i to czuje tę złość i pretensję i w tym jest, dlaczego na mnie krzyczysz. Więc warto taki krok wstecz zrobić i się zastanowić w ogóle, z jaką ja intencją idę i dlaczego w ogóle ja chcę o tym rozmawiać. I wydaje mi się, że też to, co się sprawdza w pracy z nastolatkami i w kontakcie z nastolatkiem, to taka otwartość i szczerość. I takie też mówienie o tym, jakby dlaczego ja pytam, dlaczego ja się interesuję, czym ja się martwię. Pytanie, to jak ja mogę do ciebie mówić, żebyś ty się lepiej czuł. No może rzeczywiście ja jestem jakoś taki opresyjny, czy może rzeczywiście ja jestem z pretensjami, no to poczekaj, no to ja się mogę zastanowić, jak zrobić, żeby było inaczej. Jakby no naprawdę też trochę wyjść z takiej roli tego dużego autorytetu i tego takiego mądrego i ważnego. Dzieciaki i tak nas dorosłych idealizują i bez tego, a naprawdę dobrze reagują i szczególnie kiedy ten kontakt się psuje, reagują na taką otwartość, taką też otwartość na temat tego, co ja rodzic czuję w tej sytuacji. I ważne jest jeszcze to, żebyśmy się nie obrażali na nasze nastolatki. Jeżeli, prawda, próbujemy rozmawiać, a one na nas fukają, mówią, że wyjdź stąd, trzaskają drzwiami, to żebyśmy też próbowali nie brać tego do siebie. My oczywiście możemy się zdenerwować, no bo też jesteśmy ludźmi, no to nie ma rodziców idealnych, którzy są oazą spokoju. No ale nawet jak się zdenerwujemy, no to spróbujmy po prostu odejść 10 razy, prawda, odetchnąć, żeby nie wchodzić w taką konfrontację i w taki żal do dziecka i właśnie albo takie nawet karanie milczeniem. Wiem, że i takie metody rodzice stosują. Rodzice się urażają. Ja się po prostu czuję urażeniem zachowaniem nastolatka. Jak będziemy rozumieć, z czego te zachowania wynikają, że wynikają naprawdę z też ogromnej impulsywności młodego człowieka, której on nie jest w stanie zahamować, to będzie nam łatwiej po prostu. Tu mam teraz dwa tematy. W zasadzie były to osobne pytania, ale pozwolę sobie też je jakoś tak połączyć, może z racji tego, że one dotyczyły głównie dziewcząt. Chodzi mi o wysyp diagnoz w kierunku spektrum autyzmu u dziewcząt i z kolei późne rozpoznawanie ADHD również u dziewcząt.
Jak to jest, skąd to się bierze, dlaczego te dziewczyny tak późno, wydaje się, że wiemy mniej więcej wszyscy, jak ten autyzm wygląda, kojarzymy sobie małe dziecko, które nie mówi, zazwyczaj jest to chłopiec i nagle tutaj się okazuje, że są to świetnie wysoko funkcjonujące dziewczyny. Ja myślę, że trochę też takie zamieszanie w takim postrzeganiu rodzicielskim może wywołać ten fragment w ogóle książki. Jak ja czytałam, to byłam zdziwiona, że tak to może wyglądać. To znaczy, może tak, rzadko jest tak, że to są świetnie funkcjonujące dziewczyny, bo one z jakiegoś powodu jednak trafiają do diagnozy. Okay. Trafiają tak późno, bo te objawy właśnie, to one nie spełniają, nie wypełniają tego stereotypu, o którym pani mówiła, prawda? Tak. Autyzm nie jest rozpoznanie w punkt, że ktoś ma autyzm. No, autyzm jest jakby częścią czegoś, co jest dużym workiem i jest pewnym spektrum, czyli spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych. I te objawy mogą być różne, nie tylko u dziewcząt, prawda? One mogą też nie wyglądać u różnych chłopców. No ale zdecydowanie te kryteria rozpoznania, czy te objawy, o których my tak myślimy, że to jest ten autyzm właśnie, no one jednak bardziej pasują do chłopców i też no, na podstawie i obserwacji chłopców i badań chłopców one były ustalane. No a okazuje się jednak, że to nie jest tak, że tylko chłopcy mogą mieć całościowe zaburzenia rozwojowe, ale dziewczynki równie często. Tylko że one troszkę inaczej przebiegają, bo objawy są jakby, no, w cudzysłowie można powiedzieć, łagodniejsze. I te objawy też, one później się ujawniają, bo objawy tych zaburzeń ze spektrum autyzmu ujawniają się wtedy, kiedy wymagania społeczne i taki stres społeczny przerasta możliwości zaadaptowania się dziecka. Prawda? I u jednego dziecka to będzie, te objawy będzie miał bardziej nasilone, więc one się pojawią wcześniej. No a są dzieci, są osoby, są ludzie, u których te objawy pojawiają się dopiero w okresie nastoletnim. I to właśnie bardzo często dotyczy dziewczynek. Tych dziewczynek, które mają objawy ze spektrum autyzmu, ale te objawy nie są, gdzieś są na tym spektrum blisko takiego neurotypowego rozwoju. I w momencie, kiedy świat, nie wiem, emocji, komunikacji staje się bardziej taki zawiły i trudny do zrozumienia. Więcej pojawia się tej komunikacji niewerbalnej. Kontakt z drugim człowiekiem, z drugim dzieckiem nie przebiega tylko na poziomie zabawy i robienia wspólnie różnych rzeczy, ale też, nie wiem, rozmawiania, zainteresowań wspólnych. No to w tym momencie zaczynają się problemy i dziewczynki, które no, mają to rozpoznanie, one zaczynają się po prostu gubić, zaczynają w cudzysłowie troszkę odstawać od tych neurotypowych dziewcząt, czują się niezrozumiane, często wykluczane z grupy, bo po prostu no, nie do końca rozumieją właśnie ten aspekt społeczny, no ale też trzeba pamiętać, że te dzieciaki mają bardzo dużo różnych nadwrażliwości sensorycznych, różnych trudności takich z odbieraniem w ogóle takich, prawda, fizycznych bodźców i jeżeli chodzi o szkołę, one często mają nadwrażliwość słuchową, one sobie w tej szkole przestają radzić, nie z powodów takich, że nie mają prawda, możliwości poznawczych, intelektualnych, tylko po prostu jest za głośno, one są zmęczone, przebodźcowane, no i tak naprawdę z tego powodu trafiają do diagnozy. No a też jest tak z dziewczynkami, że one jednak mają większe zdolności takiego obserwowania, uczenia się i kopiowania. I dziewczynki, naśladowania takiej reakcji społecznej? Dosyć szybko one uczą się jakby zachowań innych dziewczynek. Poza tym też w młodszym wieku jednak większy jest udział dorosłego w takim moderowaniu tych relacji rówieśniczych i one są takie bardziej dwuwymiarowe, to znaczy tam jest mniej takiej głębi, to są dosyć proste rzeczy. Nie wiem, ktoś komuś zrobi przykrość, prawda, nauczyciel mówi tak, nie wolno, Zosi jest przykro, przeproś Zosię, ktoś przeprasza Zosię, Zosia się uśmiecha i znowu jest wszystko w porządku. I to jest prosty świat zrozumiały pewnych zależności. I te dziewczynki się tego uczą, natomiast wchodząc w okres dojrzewania, po pierwsze już rola dorosłego jest znikoma, a po drugie wchodzą te wszystkie niuanse, to znaczy wchodzi to, że ja mogę tobie coś powiedzieć, ale tak naprawdę to ja ci przekazuję zupełnie coś innego, ja w ogóle coś innego mam na myśli i w ogóle mój cel jest inny niż ten, co by się wydawało na pierwszy rzut oka, że prawda, wchodzimy w interakcję i tu się gubią dziewczynki w spektrum i one dlatego się wycofują, dlatego się pojawiają objawy często depresyjne, bo one mówią, coś jest ze mną nie tak, jestem inna, jestem dziwna. Ale one umieją naprawdę, te dziewczynki szczególnie no w normie intelektualnej,
One bardzo dobrze potrafią obserwować i do takiego no, przez dłuższy czas kopiować te zachowania koleżanek. Ta zdolność obserwacji to nie jest jakby cecha spektrum autyzmu oczywiście, no w ogóle tak, że kobiety mają, no lepiej obserwują, prawda? I mają, no jednak, no tak jest, no, że kobiety mają wyższy poziom empatii niż mężczyźni. W związku z tym to samo się tyczy dziewcząt z autyzmem, prawda? Że one lepiej w tej sferze takiej emocjonalnej funkcjonują niż chłopcy, tylko że do czasu, prawda? Do momentu, kiedy te wymagania społeczne nie przerosną ich możliwości kompensacji. Natomiast jeżeli chodzi o ADHD, no to tutaj ta różnica, znaczy to późne rozpoznanie głównie jest dlatego, że u dziewcząt jednak jakby dominuje taki podtyp ADHD z zaburzeniami koncentracji uwagi. I mniej u dziewcząt jest tej nadruchliwości i mniej jest impulsywności, bo jakby w ramach ADHD mamy te trzy grupy objawów: nadruchliwość, impulsywność i zaburzenia koncentracji. No i ten świat trochę tak jest skonstruowany, że my zwracamy uwagę na to, co nam przeszkadza. To znaczy w szkole, jak jest dziecko, które biega, krzyczy, rusza się, gada na lekcji, prawda, to ono przeszkadza i wtedy świat mówi, aha, coś jest z tobą nie tak, nie potrafisz się dostosować, nie potrafisz się zachowywać tak jak inni, trzeba iść do poradni. No i taki chłopiec albo dziewczynka, która ma przewagę takich objawów, trafia gdzie trzeba, tak? Gdzie trzeba, w drugiej klasie, w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Natomiast dziewczynka, która znów, no jest inteligentna, jest w normie intelektualnej, ale ma przewagę zaburzeń koncentracji, to ona na tej lekcji siedzi, nie przeszkadza nikomu, jakby nikomu nie wadzi. Jest nieobecna, pewnie za oknem gdzieś. Zauważa, dokładnie tak, i nikt nie zauważa, że ona połowę lekcji albo większość lekcji jest wyłączona, jest myślami zupełnie gdzie indziej, ponieważ ten materiał szkoły, szczególnie na tych wczesnych etapach szkoły podstawowej, on nie jest jakoś taki no, nie do osiągnięcia dla dziecka w normie, to trochę usłyszy, trochę zrobi w domu, jeżeli ma rodziców, którzy jakoś tam stymulują, trochę pilnują, to naprawdę może nikt nie zauważyć, że ona gro czasu podczas lekcji naprawdę jest myślami gdzie indziej. A też jeszcze tylko jedną rzecz dodam, bo nie tylko to, że ona jakoś, bo to są też dziewczynki, które czasami nie radzą sobie w szkole, ale mi się wydaje, że też zbyt szybko rodzice czy nauczyciele, może bardziej nawet nauczyciele, przepraszam, że to powiem, mają taką skłonność uznać, no ona nie jest zbyt mądra, tak? No nie jest zbyt mądra, no tam z matematyką tak nie ma. Tak ma, tak? Po prostu ma. I jakby nikt nie doszukuje się tak naprawdę, czy to jest kwestia, no faktycznie, no nie wszyscy mają taki sam intelekt, prawda, i takie same możliwości i nie muszą takich samych mieć, ale może ta dziewczynka ma potencjał i mogłaby osiągnąć więcej, prawda, no ale jest coś, co jej przeszkadza i nie pozwala. No i często dziewczynki trafiają jakby na diagnozę nie z powodu podejrzeniach, moje dziecko ma chyba ADHD albo chyba mam ADHD, tylko trafiają dlatego, że mają objawy depresyjne, mają objawy lękowe, nie radzą sobie ze szkołą, jest absencja. Jakby dokonują samookaleczeń. Tak, prawda? Tutaj było pytanie. Po substancje psychoaktywne, tak. Dlatego że ta nadruchliwość u tych dziewcząt też jest, tylko ona jest po pierwsze bardziej subtelna i ona jest bardziej wewnątrz. I ona, im dziecko jest starsze, im ta dziewczynka jest starsza, tym więcej pojawia się tak zwanego niepokoju wewnętrznego, nieumiejętności wyciszenia się, nieumiejętności wyciszenia swoich myśli. W głowie jest nieustający chaos. Jakby bardzo trudno jest sobie z tym poradzić. I dziewczynka, która wchodzi w okres dojrzewania i pojawia się impulsywność, która jest jakby naturalna dla tego wieku, próbuje swoje sposoby, tak trochę w cudzysłowie, się poleczyć, tak? Znaczy dać jakoś upust temu napięciu, jakoś przynieść sobie ulgę. No i tu będą się pojawiały różnego rodzaju czy zachowania ryzykowne, czy właśnie samookaleczenia, czy taka jakby, nie chcę powiedzieć ucieczka, ale jednak takie osuwanie się w objawy depresyjne. I często tak jest, że z takich powodów do nas trafia nastolatka, trafia 15-16-latka. My zbieramy wywiad, rozmawiamy z tą dziewczynką i jak najbardziej ona niestety już te objawy depresyjne ma i okalecza się, czy się jakieś pojawiają, nie wiem, czasami zaburzenia odżywiania. Natomiast pod spodem my widzimy, że to jest dziewczynka, o której nie rozpoznał nikt wcześniej, ogromnych trudności, z którymi ona też musiała sobie radzić sama i bardzo długo nie wiedziała też, że coś jest z nią nie tak, no bo my jako dzieci, no nam się wydaje, że wszyscy mają tak samo.
My się nie zastanawiamy, że inni mają inaczej, ktoś się dłużej skupia, ktoś jakby, nie wiem, lepiej mu się udaje słuchać i dopiero w pewnym momencie one widzą, że one, nie wiem, mają gorsze osiągnięcia, jest gorsza samoocena, mają takie poczucie często, że są głupsze, że jakby no to inni są osiągają, to inni są mądrzejsi i dopiero nagle jakby okazuje się, że no trochę jak z wadą wzroku, znaczy no to nie jest tak, że ty jesteś głupsza, czy się, nie wiem, za mało starasz, czy nie potrafisz, tylko jest pewien rodzaj dysfunkcji, jak jest wada wzroku, prawda? No i to trochę jesteś w takiej sytuacji, jakbyś z wadą wzroku bez okularów, by ci kazali 8 lat siedzieć w szkole, czytać, pisać, prawda? Pisać sprawdziany. Więc jakby to jest często taki powód, że jednak jest różnica w ekspresji tych objawów ADHD. W zasadzie o tym, o czym pani doktor mówi, to już jest kwestia też jakby powikłań, bo to ADHD gdzieś było pod spodem, a potem mamy całą rzeszę innych rzeczy, z którymi to dziecko się zmaga. Ja mam też takie pytanie, bo myślę, że rodzic może się gdzieś już pogubić, bo pewne symptomy zachowań u dziecka się nakładają. Jak teraz mówimy o spektrum autyzmu, nie wiem, czy nadal jeszcze funkcjonuje nazwa zespół Aspergera, pewnie to ta nomenklatura już za chwilę wyjdzie, ale chyba jeszcze funkcjonuje, więc z jednej strony zespół Aspergera, z drugiej strony spektrum, z trzeciej strony ADHD i jakieś, czy dziecko lękowe właśnie z zaburzeniem takim lękowym, że to gdzieś się wszystko trochę przenika i taki rodzic myślę, że może tutaj się poczuć pogubiony, jak znaleźć w zasadzie to, co mojemu dziecku dolega, plus jeszcze inne dysfunkcje typu dysgrafia, dysleksja, to się gdzieś wszystko nakłada i zostaje rodzic, co jest mojemu dziecku? Rodzic nie jest specjalistą, więc to nie do rodzica należy rozważanie i rozkminianie, co dolega mojemu dziecku. Mhm. To znaczy to, co rodzic może zrobić, to może udać się do specjalisty i z nim porozmawiać. Nie zawsze to musi być od razu psychiatra i zachęcamy do tego, żeby to nie było od razu psychiatra. No, właśnie, jaka ścieżka? No, uważam, że taką najbardziej sensowną ścieżką jest to, żeby rodzic bez dziecka udał się do psychologa, psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, psychologa w szkole, psychologa w ośrodku prywatnym czy w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i opowiedział o swoim dziecku. Też specjalista specjalista, taki psycholog doświadczony jest w stanie zadać takie pytania, nie widząc dziecka, żeby przynajmniej w takim ogólnym zarysie wiedzieć, o czym mamy myśleć, tak? I w którą stronę dziecko diagnozować, gdzie. Tak? To zeznanie nie, naprawdę zachęcam, żeby rodzice nie robili tego sami. Samodiagnoz. I to nie jest możliwe. Tak, samodiagnoz, one czasami są trafne, tak? I przypuszczenia rodzica naprawdę często są trafne, tylko nawet jeżeli rodzic sobie tą gdzieś diagnozę w głowie postawi, to on też dalej nic z tym nie zrobi, to znaczy nie będzie umiał nic z tym zrobić i dziecko i tak będzie potrzebowało specjalistycznej pomocy, więc no przede wszystkim rodzic musi zgłosić się do specjalisty. Dzieci też się samodiagnozują, no to my też często mamy takie doświadczenie, że są do nas nastolatki z rodzicami, nastolatki no trochę nam mówią, tak, no, że co one u siebie zdiagnozowały, z czym przychodzi. Mają często słuszną intuicję, naprawdę. Często naprawdę no słusznie, tak, no tylko co dalej? To już musi zrobić specjalista, to już specjalista musi poprowadzić rodziców, dziecko, czy w kierunku diagnozy psychologicznej, czy w kierunku już, prawda, terapii odpowiedniej, no czasami w ostateczności terapii lekowej, ale żeby się Państwo po prostu nie bali zgłaszać do psychologów. Też ważne jest, że tym takim, to co różnicuje, gdzie na pewno trzeba do specjalisty iść, a gdzie możemy się zastanawiać nad jakimiś cechami naszego dziecka, to jest moment, w którym nasze dziecko wypada z prawidłowego funkcjonowania. To znaczy funkcjonowało, uczyło się, robiło różne rzeczy, miało, nie wiem, jakieś swoje relacje. I mamy tąpnięcie jakieś, tak? W pewnym momencie my widzimy, że ono zaczyna tracić z powodu jakiejś trudności, tak, którą możemy opisać, określić, ale nie umiemy jej nazwać. I jeżeli zaburza się funkcjonowanie dziecka, to znaczy, że to jest na pewno moment, kiedy po poradę specjalisty trzeba sięgnąć. Tutaj mamy pytanie odnośnie samo okaleczeń, jak wspierać takie dziecko, jak reagować, co rodzic powinien zrobić, jak się zachować w obliczu takiej sytuacji.
No, trzeba rozumieć, czym jest samookaleczenie. To znaczy, samookaleczenie ma funkcję redukcji napięcia, to znaczy dziecko się okalecza dlatego, że jest mu z czymś źle i nie potrafi w inny sposób wytrzymać tego samopoczucia w danym momencie, które jest. I to jest najczęstszy powód, dlaczego dziecko zaczyna się okaleczać. No a jak to trwa dłużej, to niestety okaleczenie ma pewną taką, no takie, taką wartość też uzależniającą, bo ono też wiąże się z tą przyjemnością. To znaczy, to okaleczenie przynosi ulgę w napięciu. Też na poziomie neurobiologicznym się no, wydzielają się endorfiny, więc tam jest przez moment też takie uczucie przyjemności. I to, czego na pewno nie wolno robić, to znaczy, to nie wolno karać dziecka za okaleczanie się. To znaczy, to jest tak jak karanie dziecka za gorączkę, czy tak jak karanie dziecka za obniżony nastrój. Rodzice często, nie wiem, się denerwują, pracujemy z rodzicami, którzy mówią, ale obiecaj mi, że tego nie zrobisz. I dzieci często naprawdę też się starają i też się starają też dla rodziców, żeby tego nie robić. Natomiast to jest wyraz bezradności dziecka i to jest wyraz tego, że dziecko w danym momencie w żaden inny sposób nie było w stanie poradzić sobie z emocjami, więc na pewno nie można na dziecko krzyczeć, karać, mieć pretensji, obrażać się o to, tak, traktować to jako coś, co jest przeciwko rodzicowi, czy to jest złamaniem jakiejś obietnicy, czy jakiejś zasady. To od tej strony. A to co można? No czasami też bardzo często samookaleczenia pełnią taką funkcję komunikacyjną, że dziecko, tak jak mówiliśmy, prawda, ma trudność, żeby powiedzieć rodzicowi, że czasami po prostu nie wie, co się z nim dzieje, czuje się źle, prawda, i no, no nie potrafi powiedzieć, no, jeszcze tym bardziej jak dostaje od rodzica pytania, ale dlaczego, no, co się właściwie dzieje, że ty się źle czujesz, prawda, i ty samookaleczenie... Masz wszystko, często tak jest, że rodzic jeszcze powie... Przecież jak ci może być źle? Ja w twoim wieku i tu się zaczyna porównywanie, prawda, co my mieliśmy. Dokładnie, a i samookaleczenie jest swego rodzaju pokazaniem rodzicowi czy no innym dorosłym w otoczeniu, no, że jest mi źle, z czymś sobie nie radzę. No i tak jak nie można dziecka karać, nie można, nie wiem, krzyczeć, nie można mieć do niego pretensji o samookaleczenie, tak też nie można pominąć tych samookaleczeń. No nie można udawać, że tego nie ma. Czasami tak sobie myślimy, no dobra, to nie będziemy zwracać uwagi, on tak robi to po to, żeby tak pokazać, jak mu źle, no to nie będziemy na to zwracać uwagi, to przestanie, prawda? No tak się nie stanie, no to co się zadzieje wtedy, to dziecko jeszcze nasili albo samookaleczenie, albo zrobi jeszcze jakąś bardziej dla siebie niebezpieczną rzecz, na przykład dokona próby samobójczej, no żeby no, musi zwiększyć, prawda, kaliber no, tego jakby pokazania, co się z nim dzieje, komunikatu, żeby rodzic zwrócił uwagę, więc no, rodzic zawsze musi zwrócić uwagę, no, zawsze musi się zatroskać o to, co się dzieje, absolutnie też no, to, czego nie robić, to nie płakać przy dziecku i nie rwać sobie włosów w głowę i nie wpadać w rozpacz, że prawda, ja, o jak bardzo tutaj mi jest smutno, że się samookaleczasz, jakie to jest dla mnie straszne i bolesne, co ty mi robisz, prawda? No absolutnie nie mówię mi takich rzeczy. No ale czasami od takiego no, prostej rzeczy, że no, opatrzymy te samookaleczenia, prawda? Że nie wiem, przemyjemy, powiem, że trzeba o to zadbać, nie wiem, powiemy dziecku, że no dobra, no to teraz trzeba to czymś smarować, żeby no, jakoś te blizny zabezpieczyć. No od tego też może się wywiązać właśnie jakaś komunikacja między rodzicem a dzieckiem, rozmowa i jakaś bliskość, prawda? Więc no, na pewno trzeba na to zwracać uwagę. No ale też udać się do specjalisty, tak. I to znowu niekoniecznie musi być od razu psychiatra, tylko no, psycholog, który pomoże zrozumieć, tak, rozmawiając z rodzicem, rozmawiając z dzieckiem, czemu to się dzieje, jaką to pełni funkcję, co jest pod spodem tych okaleczeń, prawda? Jak nauczy też regulować te emocje, bo już jest trochę dzieckiem. Znaczy to już jest proces terapii. To znaczy, jak nauczyć się innej regulacji emocji, jak okaleczenia zastąpić czymś bardziej konstruktywnym, to jest proces terapii, który trwa tygodnie, miesiące. To nie jest tak, że 3 spotkania u psychologa, bardziej u psychiatry sprawią, że dziecko przestanie się okaleczać. To, że my rozpoznamy, dlaczego tak się dzieje, to jeszcze nie znaczy, że to minie. I bywa tak, to jest często trudne dla rodziców, że dziecku się udaje, prawda? No nie wiem, kilka tygodni, kilka miesięcy tego nie robić, no a potem jest coś, jest taki bodziec, który jest tak silny, że te emocje przekraczają te zdolności radzenia sobie, no i jakby dziecko znów to robi. Ale ważne, żeby wtedy no, też nie załamywać, no, nie mieć pretensji, ale też wspierać dziecko w tym, że to się też może zdarzyć. To znaczy każdy
może jakby mieć moment, kiedy nie wytrzymuje, no stało się, prawda, no trudno, to jakby idziemy dalej, tak, to znaczy dalej w następnych sytuacjach, być może nie tak ekstremalnych, będziesz sobie lepiej radził, a być może następne tygodnie czy miesiące terapii nauczą cię tego, że w kolejnej tak ekstremalnej sytuacji jednak zrobisz coś bardziej konstruktywnego, żeby sobie ulżyć. Widzę, że tutaj na czacie dużo rodziców się uaktywniło w tym temacie konkretnie. Ja też odwołuję do książki, my tutaj tak naprawdę tylko gdzieś zaczęłyśmy rozmawiać, tych tematów jest strasznie dużo i one są naprawdę i treściwe, i niektóre bardzo trudne. Myślę, że ta książka też jest taka skarbnica, która na pewno Państwu pomoże wiele rzeczy zrozumieć. No właśnie, jak wesprzeć, już trochę Panie powiedziały, i na czym taka terapia, jak już to nasze dziecko zostanie zdiagnozowane, trafi na terapię, na czym powinna polegać skuteczna terapia? No, terapia to jest leczenie, terapia to jest lek, więc to, co jest najważniejsze, to żeby ta terapia, to tak jak mamy różne leki, tak samo mamy różne terapie i w różnych problemach czy zaburzeniach będziemy sięgać po różne oddziaływania terapeutyczne. Więc to, co jest najważniejsze, żeby najpierw dobrze jakby zdiagnozować ten problem i wiedzieć, jaki jest cel terapii, to znaczy w czym ta terapia ma pomóc, bo to będzie inna terapia u dziecka, które ma zaburzenia lękowe, a inna terapia będzie u dziecka, które ma lęk z powodu spektrum autyzmu. Więc jakby to jest taki pierwszy punkt, że ważne, żeby ta terapia nie była traktowana jako po prostu psychoterapia, tylko jako lek, który naprawdę ma być celowany na dany problem dziecka. Wcześniej oczywiście zdefiniowany. Druga rzecz, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, do kogo to dziecko na terapię trafia. To znaczy, że no, niestety jest tak, że w naszym kraju tych regulacji jeszcze nie ma i jeszcze ustawy o zawodzie psychoterapeuty nie ma i jakby no, rodzice muszą sami szukać i sami sprawdzać, czy to jest osoba, która jest, nie wiem, w szkoleniu, czy jest po ukończonym szkoleniu, gdzie ona pracuje, czy gdzie pracowała. No, musi jednak sam ten wywiad zrobić. No, bardzo dobre są zwykle rekomendacje innych rodziców, czy innych dzieci. Research, polecenie? Tak, tak, oczywiście, że tak. Ale też to, co jest ważne, że jeżeli choruje dziecko, mówimy o takich zaburzeniach psychicznych czy problemach emocjonalnych, to tak naprawdę choruje i ma problem cały system rodzinny. I tutaj często jest niewystarczające to, że dziecko idzie do psychiatry, dziecko idzie na terapię, dziecko dostaje leki, tylko jakby praca całej rodziny, tak? Dlatego terapia rodzinna, no, jest takim naszym podstawowym znowu narzędziem pracy psychiatrii czy w pracy terapeutycznej z dziećmi, z młodzieżą, ale często też terapia indywidualna rodziców. Często jakby my widzimy, że rodzic, który jakby decyduje się, że idzie na swoją terapię, często to jest coś, co niezwykle przyspiesza ten proces leczenia też dziecka. Uzdrawia, prawda? Może też to, co mamy. To jest tak, że nasze dzieci no nie są wyjęte z systemu rodzinnego, tak jak nie są wyjęte z jakby z systemu świata. Tak jak pandemia na nie wpływała i wpływa na nie wojna, tak wpływa wszystko, co się dzieje w domu i wszystko, co się dzieje z nami, z rodzicami. A my jesteśmy no, ludźmi i też jakby w swoich różnych procesach i raz jest nam lepiej, raz gorzej, raz nam wychodzą różne rzeczy, raz nie. I my też te frustracje oddajemy w domu. Ja jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, że to jakby rodzice są przyczyną psychicznych, absolutnie nie, ale chcę powiedzieć, że system rodzinny to jest system naczyń połączonych i jeżeli my nie pomożemy każdej z osób tutaj, prawda, jakby w zależności oczywiście jak my to jakby zdiagnozujemy, zdefiniujemy, to często są nasze takie doświadczenia wielomiesięcznych procesów terapeutycznych dziecka, które nie przynoszą efektu, bo my widzimy, że jakby rodzic jest w dużym kłopocie, w dużym problemie i jak no nie pomożemy temu rodzicowi, to bardzo trudno będzie pomóc dziecku. Tutaj bym się odniosła przy okazji, bo tak sobie czytam pytania Państwa. I tutaj no, pytania dotyczące tego, jak namówić dziecko, żeby poszło do psychologa, jak co zrobić, jak leży w łóżku i nie wstaje, nic nie chce. No to właśnie tu jest ten moment, bo czasami tak jest, no 16-latka nie weźmiemy pod pachę i nie zaprowadzimy do psychologa. No ale bardzo często jest tak, że ta praca z dzieckiem czy z nastolatkiem może odbywać się niekoniecznie pośrednio rozmawiając z nastolatkiem. Ona może się odbywać przez rodzica. I poza terapią rodzinną, terapią samego rodzica, są też jeszcze spotkania rodzicielskie, prawda? Są takie spotkania dla rodziców, które mają wesprzeć w takim trudnym okresie
jakiegoś kryzysu psychicznego dziecka i czasami naprawdę no, praca rodzica z psychologiem powoduje, że rodzic na tyle zmienia swoje, nie wiem, myślenie o dziecku, podejście do dziecka, prawda, że zmiana w rodzicu wpływa na zmianę w dziecku i wtedy łatwiej jest z tym dzieckiem nawiązać komunikację i też namówić do różnych rzeczy, prawda, namówić do pomocy. Czasami wręcz jest tak, bo tutaj ktoś napisał, że dziecko ma pretensje, że to rodzic idzie do psychologa, to przecież on się... Znaczy ja częściej spotykam się z odwrotną sytuacją, że dziecko w gabinecie mówi, to nie ja powinienem się leczyć, to powinna się leczyć moja matka, mój ojciec, moja rodzina, prawda? No i no może to smutna konotacja, ale często to jest prawda, że to nie dziecko jest chore, to system jest chory to brzydkie słowo, tak, ale że to system nie domaga. Ale jest też tak, że no, bywa tak, że w tym systemie jakoś się złe rzeczy nie dzieją w tym systemie rodzinnym, a rodzicowi mimo wszystko do tego nastolatka dotrzeć jest trudno. I tutaj jak my mówimy o tych spotkaniach rodzicielskich, takich konsultacjach rodzicielskich, to mówimy o takich spotkaniach, gdzie rodzice mogą z psychologiem omawiać jakieś bardzo konkretne sytuacje z życia i z kontaktu z tym dzieckiem, wspólnie się zastanawiać, jakie mogły być inne znaczenia zachowania dziecka, dlaczego tak odebrał moje słowa, dlaczego tak zareagował, mogą zmienić jakoś swoje reakcje, a potem wrócić do psychologa i omówić, co to zmieniło, to znaczy na ile to pomogło, a na ile trzeba szukać jakiejś innej ścieżki. I znów to nasze doświadczenie, i to ważne, że to są takie też indywidualne, nie mówimy o warsztatach umiejętności rodzicielskich, tylko mówimy o takiej jakby no, precyzyjnej pracy na temat mojego nastolatka. I my naprawdę widzimy, że to jest często są 3-4 takie spotkania i nagle odblokowuje się ta komunikacja. I rodzice jakby zaczynają z innej strony swoje dziecko widzieć, inaczej rozumieć i wtedy tym rozumieniem się z nim komunikować i dziecko zaczyna to czuć i zaczyna z rodzicem rozmawiać. Ostatnie moje pytanie będzie dotyczyło szkoły. Trochę zahaczyłyśmy o to, że ten nasz nastolatek wiele godzin spędza poza domem. Co w sytuacji, kiedy to szkoła też jest gdzieś źródłem takiego trudnego stanu naszego dziecka? W jakich sytuacjach rekomendowałyby Panie na przykład zmienienie trybu nauczania, na przykład na edukację domową? Znaczy, szkoła w ogóle uważamy, że jest dobrym wynalazkiem i szkoła jest miejscem, gdzie potrzebnym i że generalnie poza tym, że człowiek się jakąś wiedzę tam zdobędzie, to przede wszystkim w tej szkole, jeżeli to są dobre warunki, to się uczy tych relacji społecznych i uczy się być w społeczeństwie, ale bywa tak, że szkoła z różnych powodów jest opresyjna, to znaczy szkoła bywa opresyjna, bo taka jest konstelacja danej szkoły, danych uczniów czy danych nauczycieli, ale bywa tak, że wrażliwość danego ucznia, danego dziecka jest tak duża, że koszt, który ponosi, próbując utrzymać się w tym systemie szkolnym, jest po prostu zbyt duży. I tutaj jak my pracujemy z dziećmi, z młodzieżą i rodzicami, rodzice często nas pytają, to co mamy zrobić, to mamy do domowego nauczania, czy na indywidualne nauczanie. Tutaj ważna jest bardzo taka indywidualna analiza tego, co dziecku da wyjście z systemu, gdzie będzie pomoc i ulga, gdzie będzie wartość, bo to są dwie różne rzeczy, ale gdzie są też zagrożenia. I tutaj zwykle jakby no takim dla nas największym zagrożeniem w domowym nauczaniu czy w indywidualnym nauczaniu jest jednak ta izolacja rówieśnicza. No więc my wtedy zawsze jakby namawiamy, nakłaniamy, żeby znajdować inne sposoby takiej aktywizacji dziecka, włączania w te grupy rówieśnicze, czy włączania w pracę, w grupach, w jakichś, prawda, projektach, bo kiedyś do tego społeczeństwa te dzieci muszą wrócić, tak? No, jak mogą przejść całą edukację domową i podstawową i średnią w domu, ale na studia muszą wejść, prawda? W pracy wykorzystają tę wiedzę w kontakcie z drugim człowiekiem. Więc tutaj jakby taka analiza tego, jakie ma dziecko z tego korzyści, jaka jest wartość. Wiele dzieci bardzo korzysta z nauczania domowego i my to naprawdę widzimy, ale są też dzieci, dla których to jest taką niebezpieczną ucieczką i tutaj coś nam się zacięło, ale już panie wróciły. Niestety,
Uderzyła mnie też jedna myśl, już tak kończąc, że często my tak chcemy, żeby te nasze dzieci były aktywne, żeby dużo robiły, żeby poszły pobiegać, żeby coś zaczęły działać, to wtedy na pewno im się poprawi. No i też, żebyśmy gdzieś jako rodzice wiedzieli, że najpierw to dziecko musi się wzmocnić, a potem ono będzie miało chęć, żeby pójść w te wszystkie aktywności i też do ludzi i do społeczeństwa. Ono najpierw musi gdzieś tam w środku się troszkę pozbierać. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że jak dziecko wraca jakby gdzieś tam do zdrowia, to ono zwykle najpierw będzie sięgało po to, co jest łatwe i przyjemne. I jakby i to trzeba bardzo wzmacniać, a no, często jest taki grzech, który my popełniamy, że już widzimy, że jest trochę lepiej, to mówimy, no to dobra, to dawaj, to teraz pozaliczasz wszystko, to teraz nadrobimy, to już teraz tak. Do szkoły. Prawda, cały dzień. Na tenisa, na łyżwy, wszędzie. A propos jednego z pytań tutaj zadanych, że co zrobić, jak dziecko nie chce czuć się lepiej. Nie ma takiej możliwości, że dziecko nie chciało czuć się lepiej. Tak jak dorośli w depresji chcą czuć się lepiej, ale nie wierzą w to, że tak się może stać, tak samo dzieci w depresji też chcą czuć się lepiej, bo to jest okropny, przerażający stan. To jest ból. Tak, one mogą bać się wyzdrowieć, bać się zdrowieć, czy bać pokazać nam dorosłym, że zdrowieją, bo niestety my dorośli zbyt szybko chcemy, żeby to minęło, tak? I że chcemy, żeby, dobrze, jak to chcemy czujesz... Mieć to znaczy, niecierpliwość taką, tak? Niech to już po prostu... Wracasz do tego wszystkiego, co było wcześniej. Tak, wracasz do tego, co cię przytłoczyło, prawda? I no, żeby dziecko mogło nam pokazać, że zdrowieje, mogło nam pokazać, że jest już lepiej, no to dajmy mu do tego przestrzeń i uspokajajmy je spokojnie. Na wszystko przyjdzie czas. Tutaj są zapytania o książkę, ja ją jeszcze raz pokażę, bo być może ktoś z Państwa dotarł później. Nastolatki na krawędzi, czego nie wiecie o problemach swoich córek? Nie tylko córek, tam jest w ogóle dużo. Skarbnica wiedzy o naszych kochanych nastolatkach. Ja serdecznie dziękuję naszym gościniom. Dziękujemy. To jest taki temat, że myślę, że mogłybyśmy tu, nie wiem, cykl spotkań uruchomić i też widzę, jak Państwo jesteście zaangażowani, ile potrzebujecie się dowiedzieć. Dziękuję jeszcze raz Państwu za aktywność, Panią doktor za poświęcony czas nam tutaj i dobranoc i do następnego razu. Do zobaczenia. Dziękujemy, do widzenia.